Wczoraj dowiedzieliśmy się o nowej obsadzie w totalnej porażce. Wszystko fajnie, ale gdzie są starzy wyjadacze? Gdzie oni są z tej grafiki promocyjnej o nazwie wielki powrót? No właśnie. Halo halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na totalnych dramaturgach. No właśnie, pierwsza obsada, a raczej mieszanka pierwszej z kilkoma postaciami z wariackiego wyścigu. Gdzie oni? Cóż, według internetu zdania są podzielone. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Inni uważają, że to tylko grafika promocyjna i nic więcej. Inni uważają, że oni wystąpią w drugim sezonie. Natomiast jak ja to widzę? Cóż. Osobiście uważam, że nie jest jeszcze nic stracone. Być może faktycznie starzy wyjadacze z wersji ze zmienioną osobowością, tak jak twórcy na początku zakładali, pojawią się w drugim sezonie. Aczkolwiek też nie wykluczam opcji takiej, że pojawienie się starych wyjadaczy miało być tylko grafiką promocyjną. Zresztą Terry McGarin nawet to potwierdził w podcaście z pół roku temu. Aczkolwiek, tak jak użytkownik Olaf Mikołaj napisał, nie jest to potwierdzone, więc niech nikt nie robi sobie nadziei i popieram jak najbardziej, byśmy nie robili sobie nadziei w obie strony, by potem nie było przykrego zaskoczenia. Co ma być to będzie? Tylko pytanie, czy Fresh TV byłoby zdolne do zrobienia takiego trochę clickbaita, dając starą obsadę na grafikę promocyjną? Cóż, wszelakie opinie piszcie na dole, bo serio jestem ciekaw Waszej opinii w tym temacie. Ja z jednej strony chciałbym zobaczyć, jakby wyglądała pierwsza obsada ze zmienioną osobowością, z drugiej strony zgadzam się z ludźmi, którzy uważają, że za dużo już tej pierwszej obsady. Cóż, każdy tutaj poniekąd ma rację. Ai. No cóż, to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół jak się spodobało bądź też i nie, i udostępniacie ten film tak, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Na razie trzymajcie się i cześć!